Polska Credit Union Świętego Stanisława i Świętego Kazimierza oferuje nowy serwis finansowy. Błyskawiczne przesyłki pieniędzy do Polski i innych krajów świata za pośrednictwem firmy Western Union. Pieniądze wysyłane w oddziale Credit Union można odebrać tego samego dnia, a nawet już w kilka minut po wysłaniu w wybranym punkcie agencyjnym Western Union w Polsce. Wypłata w dolarach lub złotówkach na życzenie klienta. Zapraszamy do Polskiej Credit Union. Informacje w oddziałach lub w call center. Farm agent Ed Grusick handle all the moving parts to your insurance. Whether it's for auto, home, life, or financial services, Ed is there with more ways to help and more ways to save. Call or visit Ed today. Euromax Foods oferuje szeroki asortyment niebywale smacznych mięs, wędlin i wyrobów delikatesowych, doskonałych wypieków z naszej piekarni oraz wszelkich innych słodkości, ciast i tortów, jak również mrożonek i wielu importowanych z Polski produktów. Polstar Truck Repairs Incorporated. Kompletny serwis traków i przyczep. Naprawa i przebudowa silników, hamulców, sprzęgieł, skrzyń biegów, systemu wydechowego, systemu chłodzenia, testy emisyjne, naprawy przyczep. Wszystkie prace gwarantowane. Darmowa wycena. Dzwoń. Jeśli lecisz do Polski, planujesz wakacje na słonecznym południu lub wycieczkę pielgrzymkę do Ziemi Świętej, Włoch, Meksyku czy innych zakątków świata, zadzwoń do Queen Serena Travel. Tylko u nas super ceny i profesjonalna obsługa. Nasza dewiza to zadowolony klient. W podziękowaniu za beatyfikację Jana Pawła II. Katolickie Studium Młodych zaprasza Państwa do Roy Thomson Hall na koncert galowy Totus Tus. Wystąpią m.in. Kinga Mitrowska sopran, Christopher Dallo tenor, rewelacyjny zespół Quartetto Gelato z Kanady, Toronto Symphony Orchestra i chór pod dyrekcją Michaela Newnama oraz wspaniali artyści z Polski z oratorium Miłosierdzie Boże. Bilety w kasach Roy Thomson Hall, w redakcji Katolickiego Studia Młodych, w oddziałach Piast Travel oraz w internecie na stronie ksmradio.com. Siedemdziesiątą pierwszą rocznicę zbrodni katyńskiej i pierwszą rocznicę katastrofy rządowego samolotu pod Smoleńskiem obchodzili Polacy na całym świecie. Zapraszam do obejrzenia relacji z przebiegu uroczystości, jakie miały miejsce w Toronto. Mimo niepewnej pogody i niedogodnego parkingu, już po godzinie 9 rano przed Konsulat Generalny Polski przy Lakeshore Boulevard West zaczęły przybywać osoby w odpowiedzi na apel Społecznego Komitetu Solidarni z ofiarami 10 kwietnia 2010 roku oraz tygodnika Głos Polski. Celem wiecu, którego pomysł powstał spontanicznie na tydzień przed rocznicą, było okazanie solidarności z ofiarami tragedii smoleńskiej. Cichy hołd Polaków w Kanadzie dla znakomitych synów ojczyzny, którzy stracili życie w drodze do Katynia, gdzie oni pragnęli oddać hołd pamięci ponad 22 tysięcy rodaków zamordowanych przez NKWD w 1940 roku. Przesłaniem wiecu było również, podobnie jak podczas wielu manifestacji w kraju, wyrażenie oburzenia Polonii rosyjskim mataczeniem w śledztwie oraz biernością rządu Donalda Tuska, zaskakująco łagodnie traktującego wyniki śledztwa przeprowadzonego przez rosyjski MAK i jakoś szalenie opieszałego z własnym śledztwem i domaganiem się zwrotu czarnych skrzynek i braku samolotu. Swym udziałem w wiecu około 250 osób wyraziło aprobatę dla przesłania widniejącego na plakacie umieszczonym na bramie wjazdowej na teren konsulatu. My, Polacy w Kanadzie, domagamy się stanowczo od rządu Donalda Tuska, by powołał Międzynarodową Komisję pod egidą NATO, która przeprowadzi niezależne śledztwo przyczyn tragedii z 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem. Zginął w niej polski prezydent, wybitni politycy, patrioci oraz najważniejsi polscy generałowie NATO. Podczas wiecu, w którym uczestniczyli m.in. przedstawiciele polonijnych organizacji weterańskich i społecznych,
oraz Polskiej Inicjatywy Studentów w Kanadzie i Stowarzyszenia imienia Józefa Piłsudskiego Orzeł Strzelecki zgromadzonym udzielono informacji na temat petycji, jaką w tym samym celu ogłosiło Stowarzyszenie Solidarni 2010. Znajdujący się na wyświetlonej na ekranie stronie internetowej apel do obywateli Europy i świata został przetłumaczony na 12 języków, a jego inicjatorzy zamierzają zebrać aż 1 000 000 podpisów. Tuż po wiecu jego uczestnicy wzięli udział w uroczystej mszy świętej w kościele świętego Kazimierza. W Eucharystii sprawowanej w intencji pomordowanych w Katyniu i zmarłych w ubiegłorocznej katastrofie podsmoleńskiej uczestniczyli członkowie zarządów wielu polonijnych organizacji weterańskich i społecznych, w tym Zarządu Głównego i Rady Kongresu Polonii Kanadyjskiej na czele z prezesem zarządu Teresą Berezowską i przewodniczącą Rady harcmistrzynią Krystyną Reitmeier, konsul generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Toronto Marek Ciesielczuk, młodzież Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju Okręg Kanada i Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej w Kanadzie oraz przedstawiciele Rady Dyrektorów i Zarządu Credit Union Świętego Stanisława i Świętego Kazimierza. Jak zawsze przy tak ważnych uroczystościach obecni byli rycerze Kolumba w swych odświętnych strojach. W wypełnionej do ostatniego miejsca świątyni znalazły się liczne poczty sztandarowe organizacji biorących udział w Eucharystii, którą swym śpiewem uświetnił chór parafialny Melodia pod dyrekcją Lecha Płacewicza. Obok ołtarza ustawiona została ikona Matki Bożej Smoleńskiej, wykonana przez torontońskiego artystę Janusza Harczuka na prośbę rodzin katyńskich i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Ikona, której poświęcenia dokonano podczas mszy świętej, dedykowana jest ofiarom zbrodni katyńskiej oraz ofiarom katastrofy samolotowej pod Smoleńskiem. Liturgii odprawionej wspólnie z proboszczem parafii ojcem Marianem Gilem przewodniczył ojciec Józef Niesłony, misjonarz z Polski wygłaszający w parafii rekolekcji wielkopostne. W swym kazaniu ojciec Józef rozważania poświęcił chrześcijańskiej wierze w zmartwychwstanie, w nawiązaniu do wskrzeszenia Łazarza, a także do ofiar mordu katyńskiego i śmierci osób uczestniczących w tragicznym locie do Smoleńska. Odnosząc się do tragicznego losu Polaków zgładzonych przez NKWD w Katyniu, kapłan przywołał m.in. słowa Ojca Świętego Jana Pawła II. Ojciec Święty Jan Paweł II w słowach wypowiedzianych w Rzymie w 1996 roku do rodzin katyńskich prosił: ta żywa pamięć powinna być zachowana jako przestroga dla przyszłych pokoleń. Po 60 latach oczekiwań w 2000 roku zostały otwarte i poświęcone polskie cmentarze w Katyniu, Niednoje i Charkowie, pod które kamienie węgielne poświęcił sługa Boży Jan Paweł II i przy tej okazji powiedział: codziennie modlę się za tych, którzy zginęli w Katyniu. Moi drodzy, Katyń, symbol ludobójstwa, symbol bezprawia, symbol poniżenia ludzkiej godności. O przypadających w ubiegłą niedzielę rocznicach naszych ogromnych tragedii narodowych mówił również ojciec Marian Gil. Myślę, że te znaki, które również towarzyszyły dzisiejszej liturgii, i rzęsisty deszcz, i przelatujące samoloty, to chyba także w jakiś sposób przypomnienie tego, co wydarzyło się nie tylko 71 lat temu, ale tego, co się wydarzyło rok temu. Ci ludzie odchodząc pozostawili po sobie, myślę, niesamowite również przesłanie. Tak jak 71 lat temu polscy oficerowie zginęli jako wynik nienawiści nieprzyjaciela, tak myślę, że te osoby zginęły jako wynik nienawiści politycznej. I to musimy sobie jasno powiedzieć, aby naród polski również troszeczkę odpoczął. Aby naród polski otrzeźwiał i przyjął słowa sługi Bożego Jana Pawła II, abyśmy umieli zagospodarować wolność,
niesamowity dar, jaki Bóg podarował nam po 89 roku. Dlatego też myślę, że te znaki i ten deszcz niech będą przypomnieniem, że ci ludzie również przypominają się, by dzieła, które prowadzili, były również kontynuowane. Po mszy świętej jej uczestnicy przemaszerowali ulicą Roncesvalles pod pomnik Katyński, gdzie miał miejsce dalszy ciąg uroczystości związanych z rocznicami tak bolesnych dla Polaków wydarzeń. W pochodzie prowadzonym przez komendanta placówki 114 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, Krzysztofa Tomczaka, szły poczty sztandarowe, nasi weterani, rycerze Kolumba, zastępy instruktorów i młodzieży harcerskiej Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, przedstawiciele organizacji, osobistości świata polityki oraz wiele osób, które udziałem w obchodach rocznic związanych ze zbrodnią w Katyniu i katastrofą smoleńską chciały zamanifestować swą pamięć o poległych, jak i swój patriotyzm. Pod obeliskiem złożone były już kwiaty od rodziny katyńskiej i znicze, a na fladze polskiej umieszczono fotografię świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii. Obok pomnika harcerze pełnili wartę honorową przy tablicy poświęconej pamięci tragicznie zmarłych w katastrofie pod Smoleńskiem. Ufundowana przez Okręg Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej tablica będzie częścią większej formy plastycznej upamiętniającej tę tragedię. Uroczystość, jak co roku zorganizowana przez Okręg Toronto KPK, prowadził jego były wieloletni prezes, obecnie pełniący funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego Kongresu, Jan Cytowski. W spotkaniu pod pomnikiem wzięła udział chyba rekordowa liczba osób. Wiele z nich, nie mogąc zmieścić się na skwerku przed obeliskiem, zajęło miejsca za ogrodzeniem, skąd cierpliwie słuchały przebiegu ceremonii. Po odśpiewaniu hymnów Kanady i Polski, zebrani wspólnie z ojcem Marianem Gillem odmówili modlitwę, a harcerka i harcerz odczytali apel poległych. Oprócz nazwisk zamordowanych w Katyniu członków rodzin osób mieszkających w Toronto i okolicach, odczytywano też nazwiska ofiar z ogólnej listy katyńskiej, symbolizujących wszystkich zgładzonych tam Polaków. Po odegraniu strębacza ostatniej warty w nastroju niezwykłej powagi wieńce i kwiaty pod pomnikiem złożyli m.in. konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto Marek Ciesielczuk oraz przedstawiciele następujących organizacji i instytucji. Zarządu Głównego Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Okręgu w Toronto i Mississauga KPK, Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, byłych żołnierzy II Korpusu, Skrzydła Warszawa Stowarzyszenia Lotników Polskich, Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej, Placówki 114 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, Związku Polaków w Kanadzie, Związku Narodowego Polskiego, Związku Harcerstwa Polskiego Okręg Kanada i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Koła Przyjaciół Harcerstwa Federacji Polek w Kanadzie, Funduszu Dziedzictwa Polek w Kanadzie, Koła Pani Nadzieja, Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie, Towarzystwa Warszawskiego, Stowarzyszenia imienia Józefa Piłsudskiego Orzeł Strzelecki, Polskiej Inicjatywy Studentów PISK, a także Credit Union Świętego Stanisława Świętego Kazimierza, którą w uroczystościach reprezentowali członkowie Rady Dyrektorów, przewodniczący Kazimierz Babiarz, Mirosław Ruta i Antoni Pakulski oraz pełniący obowiązki prezesa zarządu Andrzej Pitek. Wymieniając tak liczne organizacje, których przedstawiciele składali wieńce i kwiaty, chcieliśmy podkreślić, jak wielką wagę społeczność polonijna przywiązuje do obchodów rocznicy zbrodni katyńskiej, a teraz również katastrofy samolotowej pod Smoleńskiem. Jak silna jest w nas wola oddania hołdu pamięci pomordowanych i poległych rodaków. Głównym mówcą uroczystości był prezes Okręgu Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej Juliusz Kirejczyk, który przypomniał okoliczności stracenia polskich oficerów i jeńców wojennych w Katyniu oraz cele, jakie przyświecały ich oprawcom. Kończąc swe wystąpienie, w którym nawiązał także do ubiegłorocznej tragedii pod Smoleńskiem, pan Kirejczyk powiedział: niezależnie od wszystkich wydarzeń, zawsze będziemy pamiętać i krzewić w pokoleniach pamięć o tych, którzy zostali zamordowani w Katyniu i tych, którzy zginęli w Smoleńsku. Głos zabrali m.in. konsul generalny Marek Ciesielczuk i prezes Zarządu Głównego KPK Teresa Berezowska, której wujek był jednym z oficerów rozstrzelanych w Katyniu. Oto fragmenty ich wystąpień. Mam
nadzieję, że podobnie jak rok temu byliśmy zjednoczeni, podobnie w tym zjednoczeniu wytrwamy. Albowiem tylko w taki sposób możemy skutecznie przeciwstawiać się przeciwnościom losu, temu, co miało miejsce kiedyś, ostatnio, 71 lat temu i rok temu. Mam nadzieję, że w ten sposób będziemy nadal żyli, starali się budować lepsze jutro dla nas i dla naszych dzieci. We watched with horror at the funerals of the various dignitaries, our president, his wife, the president of the last Polish government in exile. We watched and wept, just as we all had very silently with the first murders in 71 years ago. And now today, with a democratically elected government in Poland, we hope, we pray, we wish that the truth comes out as to what occurred at that place in Smolensk. We are here to say that we do not forget. We will remember. We will honor them. Będziemy pamiętać na zawsze. Cześć ich pamięci.